No siema wszystkim, z tej strony Kalo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Destiny. No i na wstępie chciałbym też wspomnieć, że trwa event styczniowa stuwa. Już na tym evencie znalazły się dwie nowe subskrypcje, czyli tak naprawdę brakuje nam jeszcze 19 subskrypcji do wbicia 100 subów. I chciałbym bardzo tutaj podziękować Filipowi Atencjuszowi, kanałowi, ogólnie tutaj subskrybentowi najnowszemu. No i mamy jeszcze jedną ukrytą subskrypcję. Z tego co się dowiadywałem, okazało się, że po prostu dana osoba ma tam jakieś prawa zablokowane na kanale albo została kiedyś zgłoszona jako spam, no i przez to nie wyskakuje. Oczywiście możecie mnie poprawić. No i dobra, no i na wstępie też chciałbym wspomnieć, że jest ze mną oczywiście Kosiara. Siema, witam bardzo serdecznie. No, wiem, że ten monolog był dość długi, no ale musiałem go powiedzieć, bo trzeba pamiętać o tym evencie. Jestem ciekawy, czy dacie radę wbić do stycznia te 100 subów, bo chcę zrobić dla was konkurs i chcę, żeby po prostu już te 100 subów było na kanale i zrobić jakiś fajny specjal. Dobra, a my czym się dzisiaj zajmiemy? Dzisiaj ogólnie planowałem razem z Kosiarą udać się na misję kampanijną, bo mamy klasyczną zawartość porzuceni. Więc właśnie teraz klikam na tą planetę, no i po prostu zrobimy jakby kolejną część kampanijną. Do tej przynajmniej jest zbyt wysoka liczba graczy, wybierz inną aktywność, spierdalaj. Co, nie mogę? Czemu nie mogę? Naprawdę. Nie no, błagam. Przypisana jest zbyt duża ilość graczy. Wybierz inną aktywność. No tak odcinek miał nie brzmieć, no. Come on. Trochę się zawiodłem. Ale co mamy? Klasyczna zawartość porzuceni. Kamienie milowe. Dziedzictwo pole bitwy Behemoth. Ukończ aktywność pole bitewne Behemoth na Nezusie. Więc może wykonamy te tutaj kamienie milowe na lewo. Zobaczymy co to dokładnie jest. A może jak wykonamy pierwsze zadanie to się okaże, że nam tutaj już weźmie i wystarczająca ilość graczy wyjdzie z tego. I będziemy mieli wstęp. Dobra, więc udajemy się na planetę Nezus. Nezus jest tutaj i mamy główny cel udać się do Behemota. Teraz pytanie, czy Behemoth to jest misja kampanijna, czy ogólnie to jest coś innego? To jest arena. Zobaczymy, co to będzie. No spróbujemy ewentualnie, no tak jak mówisz, jeżeli się zwolnią miejsca, to wtedy zagramy tą kampanię. Ja widzę, że tak, tu jest jakaś arenka, więc nie wiem, czy nie będziemy mogli walczyć nawet przeciwko sobie. No dobra, ale klikam i zaraz zobaczymy, co to dokładnie jest. Uruchamiam. No i oczywiście, pamiętajcie, że jeżeli filmik wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba temu kanałowi, trwa ten event styczniowa stuwa. I ogólnie tyle, no. Wpadajcie także na fanpage'a. Fanpage będzie oczywiście w opisie filmu. A my lecimy właśnie teraz z Kosiarą. 98 case drop. Nie, żaden case drop. To weź to w końcu skasuj, kurwa. Dobra, zobaczymy co nam... Będę pamiętać. Zobaczymy co... Tak, jak nie zapomnę, to będę pamiętać. Zobaczymy co to dokładnie jest, bo ja sam nie mam pojęcia. Szczerze, trochę się boję tej arenki, no ale myśmy zadani zwiedzić. Oho, będzie gadka. Nawet mój lud zna pojęcie pokoju. Ale nie używajmy go. Lekkomyślnie. Wezwałam cię tu. Bo mam szczere intencje. Pokój z kombinatem. Ciemność zbiera się na skraju układu. Rój jej służy. Padniecie pod naporem jednej z tych sił. Jak mój świat. Myślę. Cesarzowo. Uczyniamy. Z powodu twojej straty. Teraz jakimś tym cieszamy. Nie klikałeś nic, ja cały czas mam filmik. Nie jest cały czas filmik, jest. No nie wiem, czy gadasz do mnie, czy do kogoś innego. Ojca dla Gaula. Nie łudź się, tobie też wbije nóż w plecy. Mój ojciec był słaby. Mój ojciec był słaby. Tak jak wy. Ludzkość przetrwa, tylko jeśli naczelnik przejrzy na oczy. Zachowasz tytuł i zasiądziesz w mojej radzie. To się zastanowię. Osobiście nie mam pojęcia, o co tu chodzi.
Wiem tylko, że jakieś sojusze, jakieś dołączanie, jakieś bitwy, jakieś walki. A tu mamy dość ciekawą scenę. Może to jakaś tam taki mila kampanijna jest. Może być. Dobrze zatem. Gotuj się, naczelniku. Na ostrze mój nóż i zobaczymy się na polu bitwy. Brzmi groźnie. Naczelniku, dostaniesz w pierdol. Tak myślałem, że to powiesz. Dobra, zobaczymy, co to jest. Jestem z nim znowu, w drużynie ogniowej. Pole bitewne Behemoth, mamy dwóch strażników, czekamy na jeszcze jednego kompana. Dolina Arkadyjska. Brzmi zachęcająco. Ty jeszcze masz podpisane na dół, na dole ptisie. Czemu mam, a ty nie masz? Nie, ja nie mam. No może cię wyjebali z tego, z klanu. Nie, w ogóle nie byłem w żadnym klanie. No jak to, Awa i Hiusza? Co dołączyliśmy do niego? To nie, no to nic nie naciskałem. No ty nie, może oni naciskali. A nie. Nie dobra, wiem. Dobra, już dobra, ja jestem ciekawy, co to jest. O, zaskocz mnie, Destiny, proszę. Ja chcę dzisiaj dużo zabijać, dużo mordować, dużo strzelać, aby coś się działo. To nie może być nudny odcinek. Ludzie mają przychodzić do mnie, oglądać. Słuchaj uważnie, strażniku. Córa Kalusa, cesarza Makarii, zostawiać łapkę. Przybyła do naszego układu, chcąc ponownie zjednoczyć Imperium Kombinatu. Namierzyliśmy imperialny czołg przemierzający Nessusa i Kora sądzi, że ma to związek z działaniami Kajatry. Potrzebuje ekipy w terenie, żeby to zbadać. Okej, okay. Więc po co jesteśmy potrzebni? No ale arena brzmi tak podejrzanie, no. Kurde, PvP. Bo tak... I PvP. A, no nie no, strzelam, że będzie PvP. I tak, nie? A czy PvE bardziej niż PvP. Bo na Nessusie jeszcze nie lądowaliśmy. Przynajmniej ja nie pamiętam, żebyśmy zwiedzali tą planetę w poprzednich odcinkach. O Boże! To jest piękna! To jest ta zajebista planeta! O kurwa. O kurde, ale widzę, że poziom jest wysoki. A właśnie, czemu ja strzelam znowu z tej broni? Powinienem strzelać z tej. Oj, ale poziom jest wysoki. Dobra, ty ładuj do kombinatu, a ja ładuję w ten statek. Czego mam ładować? Powstrzymaj postępy kombinatu. Ciężka amunicja. Nie wiem, po chuj mi to, ale wezmę. Tak dla zasady. Ja ładuję w statek, ty ładuj w te małe. Nie strzelaj do statku. Pa, 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 pa. Pum! Nała. Mam cię powstrzymać. O kurwa, im nic nie zabieram. No nie wiem, czy się gdzieś zaraz nie respią. Ty, a gdzie nasz trzeci sojusznik? Chyba wyszedł. No nie. No. Nie no, by nam wyskoczyła od razu informacja. Ale trochę chyba, się... Chyba, tam się rzucił do przodu. Myślisz? Bo widzę, że ktoś też tam strzela. Dobra, to był głupi pomysł, żeby wyjść. Nie, no tu stoi i czeka na gotowca. Uwielbiam takich graczy, naprawdę. Gdzie jest ich najwięcej? Tu. Ale ci w łeb, ale headshoty lecą. Bum, bum, bum. Dobra, idziemy do przodu, bo to tak, wiecie, zostaniemy tu i nic się nie będzie działo. Oni się chyba respią i tak cały czas. A ci już są łatwiejsi. O, cześć. Nie, jeżeli chodzi o tą planetę, to ja na Nessusie byłem. Ale to tak jakby była druga planeta po Ziemi w poprzedniej wersji gry. O cholera, coś dużego leci. Coś we mnie z tyłu strzela. Ty masz powstrzymaj postęp kombinatu. Czy to jest ta wieżyczka tutaj? Co tu masz przy tej wieżyczce? Nie, mi się zdaje, że po prostu wszystkich musimy pokonać. To by było trochę tak głupie, szczerze, no. To jest niekończąca się walka.
To musi być jakiś główny cel. Albo coś musimy tutaj rozwalić, albo coś musimy tu zniszczyć. O, cześć. O, przyszedł bosik jakiś kolejny. Mamy kolejnego bosika? O, 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 o. Imperialny kod dostępu, dobra. Musimy walczyć z poszczególnymi mobkami, żeby to odblokowywać. Pies już leci na mnie. Nawet dwa. Kurde, nawet trzy. Ja bo zaczynam dostawać ładne obrażenia. Do nogi. O, cholera jasna, nara. Ja musiałem uciec. Dobra, powybity. Tam coś znowu się respi. To się będzie respić cały czas, a my musimy coś z tym zrobić. Chyba, że jeszcze jest nam potrzebny kot. Ale sobie polecę. Strzelasz do nich, czy nie? Ja. Dobra, ja tak to wykorzystam. Gdzie ty jesteś na górze? Ale chyba tutaj mieliśmy iść. O, zginąłem. Nice. A cię spróbuję ożywić. Dobra, już ten. Już zresetowałeś się. Samo. Okej, no. Dobra, kolejny jakiś. Co to było? Nie, no ja widzę, że oni się respią ogólnie cały czas i to jest tak naprawdę syfowa walka, nie? Aha. Są kolejni tu też. Jakby coś, to sorry, że lamim, ale tak jak mówię, no ja nie pamiętam połowy tych questów. O, tam coś dropło. Dobra, ja łatwię tych gości, a ty strzelaj do tego, co ma ten znacznik, widzisz? No, no. Dobra, już ja go załatwiłem. Mamy kolejny kod, który musimy wykorzystać gdzieś tu? Lecą. A, on już gra jednak. Obudził się. No. Dobra, to nam coś wskazuje tutaj, tak jakby. No i mamy wejść na tego łazika? Ło! Co, ogarnąłeś coś? Nie, patrzę, że mam jakąś specjalną moc taką. A, tam się teraz wyświetlił. No, Spartiak też miał. Spartian w sumie. Wymaga trzech imperialnych kodów dostępu. Dobra, musimy dalej ich lać. Oj, uważaj, bo ktoś tam jest potężny. I niewrażliwy jeszcze. On jest niewrażliwy przez to, że ma tą tarczę. Jak tą tarczę ściągniesz, to już jest wrażliwy. Ogólnie musimy też ten statek walić. Ty walisz ten statek? No, już biorę maszynę tu. No ty ładuj statek, a ja spróbuję tutaj się pozbyć naszych gości drogich. Dobra, już po maszynie. Już? Wylądował? Mhm. Okej, okay, ja muszę trochę poskakać i pounikać. Na górze są snajperzy, uważaj. To weź pościągaj tych snajperów. W miarę możliwości oczywiście. O kurwa, to było głupie posunięcie. Nie powinienem tak robić. Się chowa skubaniec jeszcze tam. No jest, ale gracz on też coś ogarnia, widzę. To ty ze snajperki tak w nich ładujesz? Tak. Ja muszę zobaczyć, czy tą broń może mogę jeszcze ulepszyć. Chociaż teraz dobra, mi się... kolejny tu jest jakiś bośnik. To dobra. To jak widzisz tego bosika, to w niego ładuj. O kurde, to taki bosik. Zepsułem. O, ale, o, mnie, ale mnie wyrzucił. Dobra, mamy trzecią kulę. Trzeci kod dostępu i teraz tutaj powinniśmy, tak. Dostęp przyznany. Przytrzymuję. Cel osiągnięty. Dobra. Wszystko? No właśnie jestem ciekawy. Nie. Nie, no pokazuje nam, że mamy iść dalej.
przebywa dawny członek Czerwonego Legionu, osobiście dowodząc operacją wroga. Za rządów Gola ten dowódca był jedynie szeregowym legionistą. W trakcie Czerwonej Wojny osobiście... Dobra, będziemy na dół spadać. Gdzie wypuszczycie? To musisz z tego iść naprzód. Widzisz? Gdzie ci pokazuje? No dobra, widzę cię. W sumie mógłbym przejść na... No właśnie. Okej. Okay. A nadzieję, że nie słychać tego w tle. Chociaż z tego, co mi się wydaje, nawet drzwi nie zamknęłem od pokoju do nagrywania. Dobra. Może się słychać jakieś piski. O Boże. To sorry. Przepraszam was, ale woda się gotuje. Dobra. To mamy kolejny. Przyjdź naprzód. Przerłem naprzód. Okej, okay. I czuję, że się wpakowałem już. Oczywiście, że tak. Ukonaj siły kombinatu. O, ale fajnie, bo to procentowe, więc widzimy, czy zrobiliśmy jakiś postęp do przodu. To zobaczymy jeszcze, tych sił jest, nie? No ja już też prawie dotarłem. Uciekaj. Cholera. Czemu? Kto we mnie tak rzuca? Statek? Można było wejść na ten. Nie, aż takich dużych obrażeń to oni nam nie robią. Dobra, ten poleciał, wysadził. Chyba nawet większość. O, to muszę zebrać. Mamy kolejny łamacz mitów. 93%. No to już nie tak dużo zostało. 100% już jest zrobione. Teraz przekaźniki trzeba poniszczyć. Tymi przekaźnikami są oni. Okej, okay, mamy pierwszą, podnieś. I teraz tylko musisz mnie chronić. Udajesz się tu? Dobra. To ja już aplikuję. Z drugiej strony chyba. Jak ja mam to zaaplikować? Z góry? No tu powinien być cel. Ale jestem, ale... Dobra, ale ja jestem głupi. Dobra. Zniszczyliśmy to? Zniszczyliśmy. Czy będą trzy fale? Okej. Okay. Która moc jest spoko? O kurde. Próbowałem ci wyczyścić jedną z kopuł, nie wiem jak to poszło. O, ale do mnie przyładuje. Ty nową broń masz? Dostałeś? Ty, ale powiem ci, że ładnie ich tam niszczysz, tą bronią. Hello. Czyli nie nową bronią, to było taki, wiesz, jak to ci powiedzieć, taki a la miecz, o. Masz tą kulę, nie? Zebrał tą kulę, czy nie zebrał? A, o, ty jesteś kulą. Dobra, załatwiony. Okej, ja zbieram tę kulę. Zostaw to. Dobra, no... Czemu ja chciałem... Wiesz, że nie zniszczyłeś tego przekaźnika, nie? Bo nie trafiłeś. To jest ja, to jest ja. Ja. I gdzie mam to rzucić? No w ten tutaj silnik. A, dobra. No, ktoś tam mi to zrobił. No, ja. Braj, ostatni przekaźnik. Oj, czuję, że tu może być grubo. Czuję, że może być grubo i się spierdziela w środek, nie? No ja tak lubię.
O, ale ktoś zaszalał. O, luju, dobra. Ja się muszę oczywiście cofnąć. Okej, okay, już mogę lecieć do przodu. Cześć. Nie uciekaj, tak cię zabiję. A, przyszli z poprzedniej. Dobra, Kamil, ostatnia należy do ciebie. Znowu lepsza zbrojka. Ładuj w tego, kto ma kulę. Czekaj, bo pies coś mnie tu jeszcze polubił. Dobra, on się skupił na mnie, widzę. Dobra, bierz kulę. Ja wiedziałem. Ja kurwa wiedziałem, że ty to zrobisz, nie? Serio. Dobra. Dawaj to. Dobra, zniszczyliśmy. Cel osiągnięty. Lecimy dalej. Rozpocznij chrzest ognia. O. Ostatni bossowie? O, jest dowódca, Drakus. Właśnie chyba nawet w niego walę. Waga, bo ze wszystkich stron strzelają, naprawdę. Ja mniej więcej staram się w niego tylko strzelać, nie? Jak cię mogę prosić, to będziesz czyścił teren? A, już nie mo, już nieważne. Teraz ma tarcza. Coś musimy zniszczyć, tam jest. Tego. A chodź. Cholera jasna, te kule na mnie spadają. O Jezus, dobra. Teraz ja ginę. Chyba, że mi się uda w miarę uciec. No, ekstra. A, jestem niewidzialny, dobra. Jej, odkryłem moc niewidzialności. Boskie. Nie wiedziałem, jak wcześniej tego skilla używać. Nagi nie może. Już? Dobra, strzelamy w niego. Z tego co widzę, to nam mniej więcej to cały odcinek zajmie, nie? Kamil, zaraz giniesz. Nie zginę. Ty mieczem walczysz? No. Dobra, teraz już uciekam. Nora znowu ma tarczę. Czy znowu musimy szukać jakiegoś bossa? Jest, z tyłu. Też ma tarczę. Już nie. Oj, uciekaj, uciekaj od niego. Skupił się na mnie. I przed stąd. No ale mnie wyrzuciło. Kurde, jak się chowa cwaniak. Dobra. Gdzie on jest? Tutaj jest chyba u mnie. Ta, u ciebie chyba poszedł. A nie, tam je. A nie, bo my już mamy w tego strzelać. Tego całego Drakusa naszego. Pogromca kombinatu. Taki dostałem achievement. Znaczy, takie zlecenie wykonałem.
Walić ciebie. Już niedużo ci zostało. O, 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 o. Jeszcze na dwa hity będziesz. Jest, udało się. Udało się, wykonaliśmy to. Gdzie nagroda? Jest, jest, jest. O, jakaś lepsza. Uwaga, zbierz łup. Mamy wszystko, czego chcemy. No. Uciekaj stamtąd już. No zaraz, nas wyłączy. No, jakieś dodatkowe bronie są. No, nawet ładne ci powiem. Koniec misji. Ta, pozostało 60 sekund. Mam jeszcze czas, żeby wszystko przejrzeć. Czegoś lepszego czasami nie mam. 110, 178. Pistolet maszynowy. To ma 179. 176. A czy ja mogę ulepszyć ten pistolet? Ty. A ja jeszcze nie mogę. Ale mogę to przepalić w sumie. Za mało podstawowej mocy. Czyli tego akurat nie mogę. Tu mam jeszcze za mało, żeby powiększyć zasięg. Z tych broni to mi się nic nie chce. Z tego co widzę, mogę ulepszyć. Zwiększę zdobywane PD o 2%. O! Wykorzystam to. Ulepszam duszka. Zwiększ PD o 10%. Celność. Wykrywa skrytki o promieniu 20 metrów. Ale niestety tego nie mam. Tylko to co mi się świeci, prawda? 1159. Czyli nic więcej nie mogę. Dobra. Wywaliło nas? Wywaliło. Kurde no. Chyba na tyle w dzisiejszym odcinku tak naprawdę. Chociaż widzę, że gdzieś nas jeszcze tepa. Mam nadzieję, że nic nie zepsuliśmy. Ale teraz lecimy znowu we dwóch, więc... Zobaczymy. Chyba, że teraz... Ja myślę, że po prostu dowierzę nas. Tepa? A, wracamy na ziemię chyba. A ziemia jest określana jako wieża. Nie tam. Dobra, tu to net nie mam. Nic nie kupujemy. Gdzie my jesteśmy? A nie, nie wiem. Na pokładzie okopu, strażniku. Ośrodka kryzysowych operacji i procedur. O kurde, gdzie mamy iść teraz? Poczekaj, poczekaj. Okej. Okay. W sumie to jest tyle, prawda? A to nam każe do skrzynki. Włączyłem interakcję. Interakcja. Wojownicy Imperium. Rozumiem wasz gniew. Przez lata czekaliście, by... Nie, to po prostu kolejną lokalizację mamy teraz. Czekaj, czekaj, ja jeszcze nie skończyłem. No dobra. Dobra. Kurwa, chciałem teraz strzelić, ale nie mogę. Udowodnijcie swą wartość w boju. Pradawne tradycje odżyły. Odżyły. Ci, którzy zatriumfują, jako pierwsi zasiądą w tej radzie wojennej. A to nie jest to, co ona mówiła w tym intrze? Jesteśmy kombinatorami. Pożeramy góry. Wypijamy morza. Okej, spoko. Jak se lubicie takie jedzonko, to spoko. Nie narzekam. No dobra, chodź. Ładnie tutaj zakończymy odcinek. Choć trochę nie mam perspektywy. O, widzę, że strój lekko zmieniłeś. Dobra, ty siedzisz, to ja też usiądę w sumie. No dobra. O, weź tak usiądź obok, no. No i dobra, moi drodzy. Ja chciałbym z góry podziękować Kosiarze za oczywiście nagranie wspólnie odcinka. Jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę dla zasięgu, dajcie suba, pamiętajcie, że trwa event styczniowa stuwa, na dzisiejszym, znaczy przed startem nagrania wpadły dwa suby, dziękuję bardzo tym dwóm nowym subskrybentom, no i ode mnie tyle, pamiętajcie jeszcze, żeby wpaść na kanał Kosiara 10? Tak. Kosiara 10 na YouTubie, oczywiście link tego kanału będziecie mieli w opisie. Ode mnie to jest wszystko. Nara! Trzymajcie się, elo.